Czy warto kupić zadaszenie basenowe? Zadaszenie jest podstawowym wyposażeniem basenu. Dzięki niemu możesz korzystać z basenu dłużej o kilka miesięcy w roku, gdyż ograniczasz straty ciepła przez lustro wody. Zadaszenie chroni też dzieci i zwierzęta przed wpadnięciem do basenu i zapobiega zanieczyszczaniu wody. Dodatkowo oszczędzasz, gdyż możesz używać mniej chemii. Jak dobrać zadaszenie do basenu? Przy wyborze zadaszenia basenowego weź pod uwagę następujące elementy: wymiary basenu, powierzchnię wokół basenu, rodzaj poliwęglanu, z którego wykonane jest zadaszenie, pożądaną wysokość zadaszenia oraz względy estetyczne. Czy musi być fundament pod szynami zadaszenia? Zalecamy taki fundament. Zadaszenie porusza się po szynach, które muszą być przymocowane do stabilnego podłoża. Jak zamontować zadaszenie basenowe? Zadaszenia dostarczamy w drewnianych skrzyniach już przygotowane do samodzielnego złożenia. Instrukcja montażu znajduje się w każdym z naszych produktów. Jakie rodzaje poliwęglanu występują w zadaszeniach? Oferujemy zadaszenia z poliwęglanem litym lub komorowym. Standardowo stosujemy poliwęglan przezroczysty. Inne kolory dostępne są na zamówienie. Jaka jest grubość poliwęglanu w zadaszeniach? Oferowane przez nas zadaszenia z poliwęglanem litym w zależności od modelu mają grubość od 3 do 4 mm. Natomiast te z poliwęglanem dwukomorowym mają grubość 8 mm. Jakie kolory profili są dostępne w zadaszeniach? Większość zadaszeń w naszej ofercie standardowo ma srebrne lub antracytowe profile. Za dodatkową płatą możesz także zamówić profile w kolorze imitującym drewno, karbon lub dowolnym innym z palety RAL. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wybranym modelu zadaszenia, to wypełnij formularz dostępny na naszej stronie. Jaka jest nośność zadaszenia basenowego? Na zadaszenie musisz uważać szczególnie w zimie, podczas opadów śniegu. Nie możesz dopuszczać do zalegania na segmentach zadaszenia dużej ilości śniegu. Szczególnie ciężki jest mokry śnieg, który może ważyć nawet 100 kg na metr kwadratowy przy warstwie grubości 10 cm. Wysokie i szerokie zadaszenia są szczególnie zagrożone. Śnieg powinieneś usuwać symetrycznie, równo z obu stron naraz, tak aby nie przeciążać jednej strony konstrukcji. Jaka jest grubość profilu w zadaszeniach? Grubość profili jest zależna od wielkości dachu. Czym większy dach, tym grubszy profil. Najmniejsze mają przekrój 40 na 55 mm, a najgrubsze 73 na 55 mm. Jaką szerokość mają szyny w zadaszeniach? Szerokość szyn zależy od rodzaju zadaszenia. Przede wszystkim weź pod uwagę rozmiar zadaszenia. Im jest ono dłuższe, tym więcej ma segmentów, a co za tym idzie? Także szersze szyny. Zadaszenia trójsegmentowe mają orientacyjną szerokość około 426 mm, te z czteroma segmentami 564 mm, z pięcioma segmentami 704 mm. Ponadto wymiary te są różne w zależności od konkretnego producenta zadaszenia. Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje, to wypełnij formularz, który możesz znaleźć na naszej stronie. Jaki wymiar mają poszczególne segmenty zadaszenia? W zależności od modelu zadaszenia oraz producenta szerokość każdego segmentu wynosi między 2,9 a 2,12 metra. Aby uzyskać szczegółowe informacje, wypełnij formularz dostępny na naszej stronie. Z której strony zadaszenia jest wejście? Wejście może być frontowe lub boczne, w zależności od modelu zadaszenia oraz jego producenta. Oferujemy obie wersje. Wejście boczne może być dowolnie montowane z lewej lub prawej strony. Na zamówienie jest również możliwość zastosowania innej kombinacji. Wszystko zależy od Twoich oczekiwań. Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje, to wypełnij formularz, który możesz znaleźć na naszej stronie. Czy wejście może być z dowolnej strony? Wejście boczne w zadaszeniach może być dowolnie montowane z lewej lub prawej strony. Natomiast wejście frontowe jest zawsze zamontowane na środku ściany frontowej. Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje, to wypełnij formularz, który możesz znaleźć na naszej stronie. Czy wejście zadaszenia jest zamykane na klucz? Tak, oferowane przez nas zadaszenia są zamykane na klucz, co da Ci pewność, że nikt niepowołany nie skorzysta z Twojego basenu podczas Twojej nieobecności. Zapobiega to również otwarciu zadaszenia przez dzieci. Ile waży zadaszenie? Waga zadaszenia jest zróżnicowana i zależy od wybranego modelu. W zadaszeniach produkowanych seryjnie waga waha się od 250 do 3110 kg, w zależności od modelu i wielkości zadaszenia. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, to wypełnij formularz dostępny na naszej stronie. Jak często czyścić zadaszenie?
Jeśli chcesz mieć ładne i schludne zadaszenie basenowe, to czyść je łagodnymi środkami myjącymi przynajmniej dwa razy w roku, to jest tuż po zimie na rozpoczęcie sezonu oraz na jego zakończenie przed zimą. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby zadaszenie było myte częściej, wedle Twojego uznania. Stosuj do tego tylko mleczka nierysujące powierzchni aluminiowej.